Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym zapoznać Was z tematyką związaną z zaproszeniem. Podam parę informacji właśnie związanych, jak napisać zaproszenie, jakie informacje powinny znaleźć się w zaproszeniu, obojętnie czy to jest zaproszenie oficjalne czy nieoficjalne. Przede wszystkim, co to jest zaproszenie? Jest to po prostu krótka forma pisemna, której zadaniem jest poinformowanie adresata, to znaczy osoby, którą zapraszacie w jakieś miejsce w celu spotkania się na przyjęcie urodzinowe, ślub, wesele, wernisaż sztuki, otwarcie jakiejś wystawy, no po prostu spotkanie towarzyskie. Czasami w niektórych zaproszeniach, na przykład związanych ze ślubem, mamy prośbę o potwierdzenie przybycia. Wtedy w takim zaproszeniu na przykład jest numer telefonu, na który należy potwierdzić przybycie na daną uroczystość. Samo przygotowanie zaproszenia wydawałoby się proste. No w sumie, no co za problem, musi napisać, ale potem, gdy siadamy i zaczynamy zastanawiać się, jak to napisać, wtedy pojawiają się problemy. Jak to napisać, jak to sformułować, co w ogóle powinno się znaleźć w zaproszeniu. W związku z czym musimy tutaj przestrzegać takich zasad. A więc powinien być nagłówek zaproszenie umieszczone na środku. Następnie mamy formułę grzecznościową. Serdecznie zapraszam. Chciałbym Ciebie widzieć. Cieszę się, jeżeli przyjdziesz na to spotkanie. A więc tutaj mamy teraz zasady, które powinniśmy uwzględnić, przygotowując zaproszenie. A więc na główku powinno być słowo zaproszenie umieszczone na środku. Następnie mamy formułę grzecznościową. Serdecznie zapraszam na co? Co to jest za wydarzenie? Następnie powinniśmy imiennie, to znaczy imię i nazwisko danej osoby, umieścić w zaproszeniu, żeby było wiadomo dla tej osoby, że to ją zapraszamy. Następnie powinniśmy również podać swoje imię i nazwisko, żeby dana osoba wiedziała, kto tą osobę zaprasza. Następnie, jakie to jest wydarzenie? Urodziny, imieniny, ślub, wernisaż, wycieczka i tak dalej, i tak dalej. Bo w sumie wycieczka też jest zaproszeniem. Czas. Musimy podać dzień, miesiąc, rok i godzinę, żeby dana osoba wiedziała, kiedy to wydarzenie będzie miało miejsce. I następnie mamy czas spotkania, miejsce. Żeby ta osoba wiedziała po prostu, gdzie ma się zgłosić. W tym przypadku powinien być adres. Na koniec możemy również takie zwroty grzecznościowe. Bardzo mi zależy na tym, żebyś przyszedł z Twojej obecności. Będę się bardzo cieszył, z wyrazami szacunku i tak dalej. Po prostu musimy tutaj uwzględnić nasze kontakty towarzyskie, jak bardzo daną osobę lubimy, jak często się spotykamy, kim ta osoba jest dla nas, jak ważna i tak dalej. To po prostu to musimy uwzględnić w naszym zaproszeniu. Następna bardzo ważna rzecz, czytelność zaproszenia. To znaczy czcionki powinny być czytelne. Bez fantazji pod względem kształtu, dlatego że jeżeli za bardzo zafantazjujemy z kształtem czcionki, może się okazać, że ten tekst będzie nieczytelny. Dla nas może być czytelny, ale na przykład dla innych osób ten tekst będzie nieczytelny. W związku z czym to zaproszenie może nie spełnić swojego przeznaczenia. Następna bardzo ważna rzecz. Tutaj właśnie jakieś ozdobniki, dodatkowe jakieś grafiki i tak dalej, mogą po prostu daną osobę rozproszyć
odwrócić uwagę od samego zaproszenia i tak dalej. Po prostu zaproszenie powinno być proste, bez jakichś zawiłości, konkretnie. Kogo zapraszamy, kto zaprasza, gdzie, kiedy, w jakim miejscu. Czasami dostajemy zaproszenie, na przykład zapraszam Ciebie na urodzinę i to wszystko. Nie ma informacji, kiedy, o której godzinie, w jakie miejsce. Także tutaj musimy pamiętać o podstawowych zasadach związanych z pisaniem, stworzeniem zaproszenia. Możemy również w internecie poszukać przykłady zaproszeń na podstawie tych szablonów, które są na przykład dostępne w internecie, przygotować swoje. I teraz rozpoczęcie samego zaproszenia. Możemy rozpocząć zwrotem: serdecznie zapraszam, uprzejmie zapraszam, mam zaszczyt zaprosić. Każda z tych wersji będzie dobra, z tym, że tutaj musimy to uwzględnić, na dla kogo to piszemy. Jeżeli to będzie nasz kumpel, kolega, możemy napisać: zapraszam Ciebie, przyjacielu, tutaj, Kubusie Puchatku na przykład, na moje imieniny, maleństwa i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj rozpoczęcie jest bardzo ważne, dlatego że w zaproszeniu dajemy sygnał osobie, którą zapraszamy, jak bardzo ważna jest dla nas, jak bardzo nam zależy na tym, żeby ta osoba przyszła. Następnie mamy treść. W treści krótko po prostu piszemy, nie rozpisujemy się. A więc piszemy tutaj, kto zaprasza, kogo, na co, kiedy. Podajemy datę i godzinę oraz miejsce. Ponieważ czasami pisząc dane zaproszenie jesteśmy tak zakręceni, że jakiś element tego spotkania nam umknie. Na przykład napiszemy data, nie napiszemy godzinę. Albo napiszemy godzinę, nie napiszemy daty. Lub nie podamy miejsca, gdzie dana osoba ma się zgłosić. I wtedy będzie problem, bo może się okazać tak, że ta osoba nie przyjdzie, bo nie będzie wiedziała gdzie. I tutaj, jeżeli na przykład robimy zaproszenie na ślub, to musimy napisać, gdzie będzie uroczystość ślubna, gdzie potem będzie spotkanie wszystkich gości i tak dalej. Możemy również podać numer telefonu w celu możliwości skontaktowania się z nami. Na przykład może się okazać, że dana osoba w ostatnim momencie nie będzie mogła przybyć na to spotkanie. Nam będzie przykro, bo będziemy myśleli, że ta osoba się obraziła, a się okaże, że na przykład rozchorowała się albo z jakichś innych przyczyn losowych nie może na to spotkanie przyjść. I zakończenie. Tutaj piszemy na przykład: liczymy na Twoją obecność. Będę się bardzo cieszył. Będzie nam bardzo miło, że byłeś na tym spotkaniu, że po prostu musimy tutaj zwrócić uwagę na to, że my chcemy pokazać, jak bardzo zależy nam na tym, żeby ta osoba była na tym spotkaniu. Ja my byśmy chcieli być zaproszeni na daną uroczystość. Co będzie dla nas miłe, to będzie również miłe dla innych osób. I tutaj przykładowe formuły grzecznościowe. Mam zaszczyt zaprosić. Serdecznie zapraszam. Z wielką radością zapraszam. Z niecierpliwością oczekuję Twojego przybycia. Goszczenie Cię, Pana, Pani będzie dla nas zaszczytem. Tutaj te formuły to właśnie jak tutaj jest na koniec zaproszenia. Z radością oczekuję dnia spotkania. Prosimy o towarzyszenie nam w tej wyjątkowej chwili, na przykład jeżeli to jest zaproszenie na ślub. Tutaj mamy przykład zaproszenia koleżanki na urodziny. Maleństwo zaprasza królika na przyjęcie urodzinowe, które odbędzie się, podajemy datę, godzinę, ulicę. Będę z ciebie czekał na Twoje spotkanie.
przybycia. Także tutaj w ten sposób możemy przygotować. Tutaj mamy troszeczkę dowcipne, ale jest. Wróżka Zembluszka i Piotruś Pan w imieniu rodziców i własne zaproszenie Kubusia Puchatkę na ceremonię zawarcia związku małżeńskiego, który odbędzie się 23 czerwca 2021 roku o godzinie 10 w małej miejscowości w kościele pod wezwaniem świętej Anny przy ulicy Księżnej 15. Po zakończeniu ceremonii zapraszamy na przyjęcie weselne o godzinie 17 w domu weselnym w Radosnych Odczuciach przy ulicy Serca 48. Twoje towarzystwo w tak ważnym momencie będzie dla nas radością. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w przyjęciu weselnym. I tutaj podajemy numer telefonu i dane osoby, do której jest ten telefon. Także w ten sposób możemy takie zaproszenie przygotować. A więc pamiętajcie. Podajemy na początku zaproszenie. Potem podajemy, kto kogo zaprasza. Datę, godzinę, miejsce. Pamiętam o zwrotach grzecznościowych. Pamiętajcie, że cię, tobie, ciebie, was piszemy zawsze z dużej litery, ponieważ to odnosi się do danej osoby. Pokazujemy szacunek dla tej osoby. Jeżeli chcemy, możemy w zaproszeniu przygotować jakieś ramki, zdjęcia. To po prostu wszystko zależy od nas. Jak to sobie zedytujemy, jak to sobie zrobimy. Także tutaj mamy pełne pole do pokazu, tylko powinniśmy zwrócić uwagę na to, jaką czcionkę wybierzemy sobie. Nie każda czcionka na przykład będzie miała polskie litery. Nie każda czcionka, która ma, że tak powiem, wywijasy, czy jakieś inne ozdobniki, będzie czytelna w zaproszeniu. To po prostu musimy sobie usiąść, przeanalizować, otworzyć edytor tekstu, poeksperymentować z czcionką. Również rozmiar czcionki powinien być na tyle czytelny, żeby można było go przeczytać bez problemów. Nie wrzucamy dużo tekstu. To ma być krótka informacja, która świadczy o tym, że nam zależy na zaproszeniu danej osoby, żeby była na tym spotkaniu, żeby razem z nami przeżyła dane spotkanie, daną uroczystość. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do kolejnych filmów i do subskrypcji kanału.